Koniunktura. Elżbieta Grzeszczuk, chętko witam Państwa. W studiu witam panią Bożenę Ziemiewicz, wiceprezesa Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej i pana Przemysława Andrzejaka, prezesa Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry, witamy. Największe instytucje otoczenia biznesu w województwie łódzkim ustanowiły nową nagrodę gospodarczą, nagrodę imienia Raimunda Rembilińskiego. Kto wpadł na taki pomysł i dlaczego? To ja zacznę. <śmiech> <śmiech> Koncepcja nagrody, idea przyznawania takiej nagrody przedsiębiorcom, która byłaby nieco inna niż te funkcjonujące na rynku, zrodziła się w naszym środowisku już dość dawno. W 2014 roku było pierwsze podejście. Mieliśmy nawet zebrane podpisy organizacji, które wyraziły gotowość wzięcia udziału w przedsięwzięciu. To była Izba Rzemieślnicza w Łodzi, Klub 500 Łódź, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Regionalna Izba Gospodarcza, Regionalny Związek Pracodawców Ziemi Łódzkiej Lewiatan i Wojewódzki Związek Zrzeszeń Kupców i Usługodawców w Łodzi. Ale w związku z tym, że funkcjonowała bardzo... Ważna, cenna i szanowana nagroda na terenie naszego województwa przyznawana wspólnie przez marszałka i wojewodę, to tę koncepcję odłożyliśmy na później. Chciałabym się tylko ukłonić Jankowi Bocianowi i Krzyśkowi Kłuskowi, którzy przyszli do mnie w tej sprawie, więc jak gdyby całą akcję oni zainicjowali. Natomiast niezależnie od tego, Pojawiła się również koncepcja um, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która to agencja nas, to znaczy przedsiębiorców, przytuliła w roku 2016. Dokładnie tak. I jeszcze no, a jedną rzecz chciałabym 2018 powiedzieć 2018 no, tak, i tak, mamy nagrodę. Ale nagrodę ale chciałabym konkurs jeszcze został ogłoszony. powiedzieć o tym, dlaczego taka nagroda jest inna. Ponieważ na rynku jest bardzo dużo nagród, o które my, przedsiębiorcy, się ubiegamy i nawet bardzo chętnie. No właśnie, Ale... mamy nagrody i dla menedżerów, i dla firm w różnych kategoriach. Mhm. To, to powiedzcie Państwo, w czym ta nagroda będzie inna? Ta nagroda jest inna w szczególności, dlatego, że przyznawana jest przez wszystkie organizacje gospodarcze naszego regionu. Podpisało się pod, pod tą nagrodą osiem organizacji gospodarczych. To, co tutaj Pani Prezes powiedziała, każda z organizacji. Miała jakąś swoją nagrodę i z reguły ta organizacja, czy to była Łódzka Izba, czy Business Center, czy Lewiatan, czy Klub 500 przyznawała praktycznie nagrodę przedsiębiorcom, firmom, które są zrzeszone w danej organizacji. I tych nagród gospodarczych różnego rodzaju w naszym regionie chyba było z 15. No, i oczywiście duża rywalizacja, która jest najważniejsza, która jest najbardziej wiarygodna. Czyli Każda już, jest ważna. Teraz już nie będzie wątpliwości. Teraz nie będzie wątpliwości, I że ta statuetka i, jest najważniejsza. Tak. I tu jeszcze jest jeden element. Bardzo często te organizacje organizowały z różnymi samorządami, czy to wojewodą, czy marszałkiem, czy prezydentem, czy burmistrzem. Ta nagroda jest od biznesu, czyli od organizacji biznesowych dla biznesu. Nie jest przyznawana przy udziale żadnego z polityków, nie jest przyznawana przy udziale mediów, które szanujemy, ale jest to taka bardzo niezależna nagroda, wyjątkowa, można powiedzieć. Znaczy media bo tylko ten, ten Laur zbiera. Tak, ten Laur zbiera wszystkie nagrody, tak naprawdę, które, które były dotychczas. I jest taką nagrodą bardzo wyjątkową, będzie nagrodą bardzo wyjątkową. Będzie przyznana po raz pierwszy w tym roku. Już konkurs został ogłoszony wczoraj, prawda? I od wczoraj można przesyłać ankiety i typować firmy, przedsiębiorców do tej nagrody powiedzcie państwo w jakich kategoriach można kto może yy, yy, przesyłać te kandydatury. wiem, ja że koniecznie uzupełnić dlaczego ona jest tutaj inna. Ponieważ przeważnie tu kolega może mniej się orientuje. My na rynku mamy nagrody, o które występujemy, a płacąc za audyty Oczywiście to jest rzecz bardzo wartościowa, ponieważ ja też korzystałam z tego. To jest okazja dla firmy, by sprawdzić, czy ona dobrze funkcjonuje w różnych aspektach jej funkcjonowania. I to są na przykład eurocertyfikaty czy inne tego typu nagrody. Czyli poddajemy się dobrowolnie z własnej woli audytowi prowadzonemu przez ekspertów. Za ten audyt płacimy w ramach potem podejmowania decyzji jesteśmy oceniani porównywanie, porównywanie jest to benchmarking ogólnopolski, także to nie, nie mówię o takich nagrodach wojewódzkich czy regionalnych, ale takich nagród w Polsce funkcjonuje też sporo. One są dla przedsiębiorców ważne, ale jest, nie są wyjątkowe. Ta wyjątkowość mówiłam o tym, że nagroda gospodarcza. Przyznawana wspólnie przez marszałka i przez wojewodę, była wyjątkowa, ponieważ to nie była nagroda, za którą się płaciło za audyt. Tak? Dla przedsiębiorcy sam fakt, że taka nagroda była przyznawana w regionie przez najwyższe władze, nie na podstawie płatnego zgłoszenia, było wartością samo w sobie. Ta nasza nagroda nowa jest. Również oparta o y, zupełnie inne podejście, to znaczy po prostu absolutnie niekomercyjne, a fakt, że przyznawać ją będą przedsiębiorcy przedsiębiorcom, dodatkowo podnosi jej rangę. Jest też taka nowość, nad którą właśnie pracowaliśmy od 2014 roku. To znaczy, my przedsiębiorcy y, chcemy uhonorować, Takich przedstawicieli samorządu, którzy dla nas, przedsiębiorców, robią wiele dobrego. I to też jest ogromnie istotne. A więc mówiąc o, o kategoriach, mamy cztery kategorie. Po pierwsze, młoda firma, czyli nagroda dla firmy, która jest na rynku nie dłużej niż 5 lat, a ma na swoim koncie takie wybitne osiągnięcia. To jest coś. Firma roku. To firma, która ma wyjątkowo dobre osiągnięcia finansowe. Trzecia kategoria to jest właśnie samorząd przyjazny przedsiębiorcy to o czym mówiłam. Nagradzamy, nagradzać będziemy jednostkę samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego, która tworzy odpowiedni, pozytywny klimat dla nas przedsiębiorców. I czwarta kategoria to nagroda specjalna. Nagroda de dedykowana podmiotom lub osobom które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki wolnorynkowej. Czyli wiemy już, że te ankiety są przyjmowane. Kto może zgłaszać kandydatury? Czy firmy same mogą się zgłaszać, czy to ktoś z zewnątrz? <laughs> Oczywiście firmy mogą się same zgłaszać, samorządy mogą też się same zgłaszać. Oczywiście ktoś może zgłosić dany samorząd lub też firmę. Do wypełnienia jest jakby odpowiedni dokument, ankieta. W której no, trzeba wpisać odpowiednie parametry, informacje, w poszczególnych oczywiście kategoriach. Natomiast pani redaktor też się zapytała, kiedy będzie wręczana ta nagroda. Więc pierwsza nagroda będzie wręczana 14 grudnia na wspólnej kolacji wigilijnej wszystkich organizacji gospodarczych. To też jest taki ewenement, który chciałbym. Podkreślić, że jesteśmy jedyni w Polsce, gdzie wszystkie organizacje, które działają na ten sam cel, czyli na rozwój gospodarczy naszego regionu, na gospodarkę naszego regionu, które są konkurencyjne też względem siebie, organizują wspólne wydarzenie, wspólną kolację wigilijną, na której to będą wręczane właśnie te pierwsze nagrody w tych czterech kategoriach które tutaj pani prezes wspomniała. Ale zanim nagroda zostanie wręczona, to do 5 listopada można zgłaszać kandydatury. Do końca listopada. Do końca listopada. Tak, do końca listopada. Tak. Przepraszam. Tak. przepraszam. Do końca, do końca listopada. Jeszcze do 5. No do, też mi też do, do, na pewno do końca, do końca w listopada, razie, tak, będzie można. 27 listopada. Proszę Państwa, gdzie wszyscy kapitału, zainteresowani tak. znajdą szczegóły i też termin, ten deadline, do kiedy można zgłaszać. Zapraszamy na stronę nagroda nagrodagospodarcza.pl Tam są informacje o idei, która przyświeca obdarowywaniu, nagradzaniu przedsiębiorców i przedsiębiorstw. Jest regulamin konkursu, w którym jest szczegółowo opisane w jakich kategoriach, w jakim terminie i też i do kiedy. I do kiedy. I, do kiedy. E, i naprawdę warto, rzeczywiście w naszym województwie integracja środowisk przedsiębiorców i organizacji przedsiębiorców jest Powiedziałabym wzorcowa, ale to dzięki temu, że mamy taką Agencję Rozwoju Regionalnego, która nas tak pięknie wspiera. takie fajne organizacje, które są w stanie się wspólnie dogadać. Finaliści otrzymają takie statuetki, tak. jaka tutaj stoi przed panem prezesem. Ja pięknie państwu dziękuję za udział Dziękujemy w programie. Serdecznie. Dziękuję Zapraszamy. państwu, do zobaczenia.